Tatuaże dalszy ciąg. Czuję się komfortowo. Warto jest jeździć i po prostu trenować tą jazdę. Więc jedziemy dalej. Ziomeczki sobie tutaj grają elegancko. English Market. Słyszałem o nim. Nigdy nie byłem. Przejedziemy zobaczyć. O, sorry. I didn't see it, man. Gościu powiedział, że w ogóle nie można tutaj nagrywać. I mi pokazał przekreślony aparat. Ej, ja. Dobra, lecimy dalej. To są właśnie te rurki. Nie zwróciłem na nie uwagi, widziałem tylko słupki, rozpędziłem się, chciałem przejechać i zobaczyłem tą rurkę na górze 2 metry przed mojego gleba. Więc to jest ta miejscówka. Tu jest niezły mosteczek, jakaś część parku w korku. Pływają sobie jakieś ptaszki. Ciekawe, to jest czapa? Nie, kaczka dzika. Ale występują tu też wydry. Żabka superowa, wywaliło jej gałę. Wolało fest, co? No, to zależy w którym miejscu, nie jest to jedna z pierwszych. Kiedy się nie mogę czekać? No właśnie świeci, wyskoczyła z babki. No i przyszedł czas na mnie. Teraz ja jadę pocierpieć. Gotowy na ból. Thank you.
dziara gotowa. Bolało jak... No jak to dziara. Bardzo fajni ludzie. Naprawdę, bardzo miło spędzony czas. Siwy. Cóż mogę powiedzieć? W branży od wielu, wielu lat. I tyle. Wracam do domu. Heja. No i tak się zakończyła nasza przygoda z tatuażami. Jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego chcielibyśmy jeszcze raz podziękować Jamesowi i Siwemu. No i to by było na tyle. Ja wytatuowałem sobie statek, który kojarzy mi się z oceanem. Uwielbiam ocean i właśnie ten statek symbolizuje to w moim przypadku pluskotwica. Także no fajnie. Kochani, do zobaczenia w następnym odcinku za tydzień. Mam nadzieję, że przynajmniej się troszeczkę rozbawili. No i to by było na tyle. Także dużo zdrówka, miłości, hej!